Witamy serdecznie w szerokim gronie, jak widzimy, pomimo godziny 15. Widzę, że wszyscy tutaj się spotykamy, bardzo licznie zgromadzeni, bo temat jest ważny, szanowni państwo, a spotykamy się w towarzystwie również tutaj pana ministra Jacka Ozdoby i pana posła Dariusza Stefaniuka, ponieważ chcielibyśmy odnieść się do sprawy niezwykle istotnej z punktu widzenia społecznego, która jest przedmiotem właściwie szerokiej debaty publicznej w związku ze zbliżającym się referendum 15 października. Szanowni państwo, tak się składa, że jednym z pytań w trakcie referendum, które jest zaplanowane na 15 października, jest pytanie dotyczące ewentualnego podniesienia wieku emerytalnego z poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn na wyższy pułap. My jako Prawo i Sprawiedliwość od początku mamy bardzo jasne zdanie w tej sprawie, natomiast na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat byliśmy świadkami wielu różnych, bardzo kontrowersyjnych, niejednoznacznych deklaracji i wypowiedzi, które padały z ust polityków, zwłaszcza opozycji, Platformy Obywatelskiej, kiedyś jeszcze Nowoczesnej, PSL-u, również innych frakcji w tym zakresie. Dlatego dzisiaj, szanowni państwo, to co chcielibyśmy powiedzieć, to maski opadły. Maski opadły, jednak najważniejsze w polityce są czyny, a nie słowa, a tymi czynami w polityce są głosowania. I w oparciu o głosowania poszczególnych polityków możemy zweryfikować, jakie są ich prawdziwe intencje. Ja przypomnę, szanowni państwo, że w 2012 roku, wtedy kiedy całe społeczeństwo bardzo mocno protestowało i buntowało się przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn do 67 lat. Ja przypomnę, że Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i również cała Platforma podnieśli wiek emerytalny dla kobiet pracujących na roli aż o 12 lat. Całe społeczeństwo protestowało przeciwko tej decyzji. Mimo wszystko i wbrew temu Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny. Bronisław Komorowski, również inni liderzy przed kampanią parlamentarną zapewniali, że nie mają takich zamiarów, nie planują podniesienia wieku emerytalnego, a jedną z pierwszych decyzji, którą zrealizowali skutecznie wbrew polskiemu społeczeństwu, było właśnie podniesienie wieku emerytalnego. I to, co w polityce jest istotne, to wiarygodność, a ta decyzja pokazuje, że ci politycy nie są wiarygodni, bo nie tylko wtedy, kiedy głosowali w 2012 roku decyzję o podniesieniu wieku emerytalnego, oderwali się od swojej wyborczej obietnicy, ale również w 2016 roku po raz kolejny, wtedy kiedy była głosowana ustawa w sprawie obniżenia tej szkodliwej decyzji i cofnięcia tej szkodliwej decyzji, obniżenia wieku emerytalnego, politycy, ci, którzy dzisiaj stoją tutaj za nami, nie popierali właśnie tejże decyzji, nie zagłosowali za obniżeniem wieku emerytalnego. Ich zdanie w tej sprawie, szanowni państwo, właściwie w ogóle się nie zmieniło. Do dzisiaj wielu tych polityków mówi o tym, iż będą tworzyć różnego rodzaju zachęty, aby ludzie pracowali mimo wszystko dłużej. To należy wziąć rzeczywiście w duży cudzysłów, bo podobne wypowiedzi były przed 2012 rokiem. Niektórzy nawet sugerują, że ci, którzy są nieco starsi, mogliby się przebranżowić, ale wiemy doskonale, szanowni państwo, czym to grozi. To grozi tym, iż po raz kolejny staniemy w obliczu, gdyby nie daj Bóg doszli do władzy, podobnych decyzji i będziemy musieli po prostu protestować. Dlatego weźmy udział w referendum 15 października i podejmijmy właściwą decyzję. Zagłosujmy 4 razy nie. Szanowni państwo, to o czym mówił pan rzecznik Bochenek, to jest wiarygodność. Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenna Polska to ugrupowania, które są wiarygodne, bo tak jak się umawiamy z Polakami, to też tak czynimy i pokazujemy to w swoich działaniach. Ale spójrzmy na pewną chronologię. Za moimi plecami znajdują się posłowie obecnej kadencji, dzisiaj na przykład liderzy niektórych list, którzy głosowali w różny sposób. Widzą państwo na przykład Krzysztofa Brejzę, który jako poseł zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego. Widzą państwo Borysa Budkę, który zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego. Ale widzą państwo i między innymi panią Gasiuk-Pihowicz, która zagłosowała w 2016 roku za tym, aby nie obniżać wieku emerytalnego. Platforma Obywatelska w sprawach emerytur Polaków głosowała 2 razy. W 2012, kiedy podwyższali wiek emerytalny, wtedy posłowie Platformy zagłosowali za. Ale co robi Platforma Obywatelska, kiedy Zjednoczona Prawica przedstawia projekt ustawy przywracający pierwotny wiek emerytalny? Głosują przeciw. A co robi te Polskie Stronnictwo Ludowe, które mówi o tym, że to był błąd? Wstrzymuje się od głosu.
I teraz, szanowni państwo, dajmy głos więc posłom. Pani Gasiuk-Pihowicz. 2017 rok, czyli po tym, jak już było głosowanie w 2012 i 2016. Namawiam również do tego, żeby powiedzieć jasno, że przywrócimy wiek emerytalny 67 dla kobiet i mężczyzn. Powiedzmy sobie wprost, wiek emerytalny 67 to nie jest niczyje marzenie. To jest konieczność. To czeka nas nieuchronnie. To są słowa pani Gasiuk-Pihowicz. To jest bardzo istotne, żebyśmy mówili o wiarygodności, ponieważ mowa jest tutaj o referendum. Mowa tutaj również jest o tym, aby Polacy się wypowiedzieli, w jakim wieku chcą, aby przechodzić na emeryturę. To pytanie jest o tyle kluczowe, że Donald Tusk, wypełniając pytanie referendalne, jeżeli by wypełnił na tak, a rozumiem, że tak jak pani Kidawa-Błońska się, rozumiem, pomyliła, ale nie wiem, czy to by nie była przypadkowa pomyłka, czy to było pierwsze takie od serca odruch dotyczący referendum, to co teraz by powiedział, że chciałby wieku emerytalnego 67, który sam zaproponował Polakom? A w jakim wieku Donald Tusk przeszedł na emeryturę? No nie w wieku 67, tylko zdecydowanie, znaczy 2 lata mniej, 65. Czy co, beneficjent, jak mam rozumiem, tego rozwiązania. To jest absolutnie kluczowe, abyśmy mówili tutaj o prawdzie i żebyśmy nie czarowali czy nie oszukiwali społeczeństwa, tak jak to próbuje zrobić Platforma Obywatelska. Ktoś, kto popełnia błąd, wycofuje się z niego i głosuje inaczej. Gdyby Platforma Obywatelska uznała, że błędem było głosowanie z 2012, to zagłosowaliby za tym, aby obniżyć wiek emerytalny, tak jak to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czy też Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska. Taka jest konsekwencja, taka jest logika. Ja nie słyszałem, aby w tej chwili jakoś posłowie żałowali tych głosowań. Mówią ochoczo, ale co innego robią. A pytanie referendalne to jest oddanie głosu Polakom. Nie ma nic lepszego w demokracji. Kwintesencją demokracji jest oddawanie głosu Polakom. To Polacy będą decydować, tak jak to dzisiaj robią i formuje się program od początku funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy w oparciu o głos Polaków, a nie zamiast ich podejmowania decyzji. Bo tak robi to Platforma Obywatelska. To nie jest wcale sprawa zamknięta, sprawa wieku emerytalnego jest cały czas otwarta, bo pamiętajmy o głosowaniu, które odbyło się w 2012 i 2016 roku, gdzie Platforma Obywatelska nie chciała wyraźnie obniżenia wieku emerytalnego. Zagłosowali przeciwko, ponieważ uważali, że ich decyzja widocznie z 2012 jest zasadna. Dziękuję. Szanowni państwo, nie jesteśmy przypadkowo w tym miejscu, dlatego że za moimi plecami, oprócz tych figur z haniebnym głosowaniem, również są drzwi do sali kolumnowej. I to właśnie w sali kolumnowej odbywały się tak zwane konsultacje społeczne, na których Donald Tusk przekonywał Polki i Polaków do tego, że wiek emerytalny w Polsce należy podnieść. Donald Tusk nawet użył takiego stwierdzenia, że robi przyjemność Polkom i Polakom, którzy będą dłużej pracowali, bo przecież on wie lepiej. A dlaczego on wie lepiej? Dlatego, że w tamtym czasie, jak państwo doskonale pamiętacie, Solidarność zebrała 1 400 000 podpisów, które zostały zmielone i zostały odrzucone przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe i oni nie dopuścili do tego, żeby było referendum. Bo przecież wtedy Solidarność chciała referendum, żeby Polki i Polacy wypowiedzieli się, czy taki projekt podniesienia wieku emerytalnego powinien być w Polsce. Wtedy również Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość głosowały za tym, że takie referendum powinno się odbyć. I przypominam, pan Dariusz Joński mówił wtedy, będąc jeszcze liderem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że rządy Donalda Tuska są rządami aspołecznymi. Są to rządy aspołeczne. Donald Tusk, który podniósł podatki, który zmniejszał zasiłek pogrzebowy, który podwyższa wiek emerytalny, jest premierem aspołecznym. Takie były słowa dzisiejszego lidera Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym, szanowni państwo, nie dajemy wiary na słowa, które dzisiaj wypowiadają liderzy Platformy Obywatelskiej, że dzisiaj już zrozumieli i dzisiaj są już przeciw podnoszeniu wieku emerytalnego. Żądamy od nich deklaracji i żądamy tego, że referendum w Polsce powinno się odbyć, a nie Donald Tusk będzie nam po raz kolejny mówił, że je unieważnia.